thank you Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie Państwa zgromadzonych tutaj na miejscu, w Podkowie Leśnej. Witam również Państwa przed ekranami komputerów, internautów. Czy warto jeszcze w coś wierzyć? Będziemy kolejny raz zadawali to pytanie, bo to ważna sprawa. Ja może zadam takie pytanie: czy warto korzystać z internetu? Czy tam może być coś dobrego? Myślę, że to też jest pytanie, na które dzisiaj w, po, w pośredni sposób będziemy chcieli odpowiedzieć. Czy tam jeszcze można znaleźć coś dobrego? Myślę, że wskazówką będzie nazwa kanału, nazwa tej telewizji Nadzieja TV. Szukamy nadziei we wszystkim. Czy warto w coś wierzyć? Czy można jeszcze znaleźć coś dobrego? Ja nazywam się Marek Micyk i będę miał przyjemność być gospodarzem tego programu. A z nami są bardzo sympatyczni goście. Andrzej. Andrzej jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Znaki Czasu, jest publicystą yy, i nie tylko. Myślę, że będziemy mieli okazję przekonać się, yy, No sami usłyszymy, co będzie dzisiaj. A dzisiejszy temat to. Kim jest Buk Syn? Kim jest Buk Syn? Zaraz usłyszymy wprowadzenie w ten temat. Jest z nami Tomek. Jest Norbert i jest Ala. Ala będzie prowadziła kącik zdrowia. Jaki temat będzie dzisiaj? Białko to nie żółtko czy największy białko? białko? Mm -hmm. Białko to nie żółtko. Brzmi bardzo enigmatycznie. Kolejne z tych tematów, kolejne z tych haseł będziemy starali się rozwinąć. Na początek zajmiemy się rozwinięciem tego najważniejszego dzisiaj hasła, pytania, kim jest Bóg Syn. Andrzeju, poproszę Ciebie o wprowadzenie. Dziękuję bardzo Marku. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj na sali i wszystkich internautów przed ekranami komputerów. Na to pytanie od wieków starali się odpowiedzieć mądrzejsi ode mnie. Także troszeczkę nawet czuję się spięty, jeśli mam wchodzić na taki grunt i je wyjaśniać. Ale jednak postaramy się troszeczkę coś na ten temat powiedzieć. Generalnie ja jeszcze pamiętam takie czasy. Że słusznie minione, dodajmy, że właściwie nawet negowano istnienie Jezusa z Nazaretu, już nie mówiąc o nazywaniu go Chrystusem. Dzisiaj już się raczej tego nie neguje. Bogactwo dowodów jego historyczności jest takie, że już dzisiaj nikt nie neguje istnienia Jezusa Chrystusa. Problemem nie jest więc, czy istniał. Problemem jest, kim był, kim jest. Dla nas dzisiaj Jezus Chrystus. Wielu próbuje go traktować tylko jako wielkiego nauczyciela, nawet moralności, etyki, prawda? Nawet traktują go za proroka, ale też nie są w stanie zaakceptować tego, co jest prawdą, że Jezus jest Bogiem. Ja to dzisiaj stawiam i tutaj w pewnym momencie, jako, w tym momencie jako pewną tezę, którą mam nadzieję udowodnić. Nie jest więc problemem, że istniał. Problemem dla większości ludzi dzisiaj jest, kim naprawdę był czy jest Jezus Chrystus. Na to pytanie chcę, żebyście dzisiaj byli ze mną, z nami, posłuchali odpowiedzi, ale też jednocześnie słuchając, chcę, żebyście zastanawiali się, kim dla was, kim dla Ciebie, jest Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. To również jest wprowadzenie do czatu który toczy się i do tego bardzo serdecznie zapraszam. Ja mam z sobą oczywiście urządzenie mobilne z internetem i te pytania, które postawicie, te ciekawe odpowiedzi, być może pytania do uczestników programu, one mogą być wykorzystane. Także bardzo serdecznie prosimy, rozpocznijcie tą dyskusję. To jest program na żywo i bardzo liczymy na to, że włączycie się w tą naszą wspólną Audycje. A teraz chciałbym zaprosić na chwilę muzyki. Warto jeszcze coś, w coś wierzyć z Podkowy Leśnej. Jesteśmy po tej chwili muzycznej przerwy, ale nim przejdziemy do tematu dzisiejszego, kim jest Bóg-Syn? Wciąż przypominam o możliwości czatowania i konwersacji również z nami, również ze mną. Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? To pytanie, które już padło. To pytanie, które przewijało się przez wieki. Zachęcamy do tego, żebyście już teraz rozpoczęli komunikację z nami, komunikację z innymi internautami. A my teraz chcielibyśmy na chwilkę przejść do tematu zdrowia, bo zdrowie to ważna sprawa. Wszyscy chcielibyśmy być zdrowi, a jest z nami Ala, która na zdrowiu zna się jak mało kto, jest promotorką zdrowia, świetnie gotuje, co sam nieraz miałem, miałem okazję się przekonać. I powiem szczerze, jak dzisiaj tutaj wszedłem i jak zobaczyłem te kotlety na półmisku, a przede wszystkim jak je poczułem, bo zanim je zobaczyłem, to je poczułem, to poczułem, że to będzie dobry punkt dzisiejszego programu. Alu, Zapraszamy ciebie do rozwinięcia tego enigmatycznego tematu. Bardzo prosimy. Witam bardzo serdecznie. No chciałam lekkie sprostowanie podać. Kotleciki nie są moim dziełem, tylko koleżanki. Przygotowała je Halinka, i mam nadzieję, że na koniec tego wygładu będą Państwo mogli zdegustować te pyszności. Ja już to zrobiłam wcześniej. No, tak pomyślałam, że no jak wykład teoretyczny mógłby obyć się bez takiego elementu praktycznego, to by była po prostu niepełnia. Drodzy Państwo, mam tylko 10 minut, no najwyżej 15. Temat jest bardzo, bardzo szeroki. Ja tylko mogę Państwa zachęcić do tego, żeby ten temat po prostu w domu jeszcze bardziej tak zgłębić, zapoznać, bo jest bardzo ważny. Chciałabym mówić na temat białka, protein, protos, pierwszy z greckiego, ale nie znaczy, że najważniejszy. Dlatego, że białko, jak i również węglowodany, jak i również tłuszcze, są składnikami odżywczymi, bez których nasz organizm nie mógłby funkcjonować. Ale na temat białka narosło mnóstwo różnych mitów i chciałabym niektóre obalić, ale po kolei. Trochę historii na początek. Doktor Justus von Liebig, niemiecki chemik, po raz pierwszy wraz z Karolem, z doktorem Karolem Wajtem zajmowali się zagadnieniem od strony naukowej zagadnieniem białka. Otóż badali to białko w strukturach roślinnych, jak i również mięśni. I okazało się, że głównym składnikiem naszych mięśni jest właśnie białko. W związku z czym naukowcy ci doszli do takiego. Yy, sformułowania do takiej tezy, że siła mięśni zależy od spożywanego białka. Badali młodych żołnierzy, badali młodych górników. Były to osoby rzeczywiście w młodym wieku, nie odczuwali żadnych dolegliwości bólowych. Natomiast białko rzeczywiście powoduje to, że wyglądamy na zewnątrz pięknie. Nasza skóra jest napięta, i daje to takie poczucie, że. Jest bardzo korzystne i że po prostu nam służy. I naukowcy ci ustalili pierwszą normę białka spożycia dziennego i wynosiła ona około 120 gramów. Była to bardzo duża norma, dwukrotnie wyższa albo trzykrotnie wyższa od obecnie obowiązującej. I w 1956 roku Amerykanie po raz pierwszy ułożyli piramidę żywieniową właśnie na bazie. Tego odkrycia, gdzie podstawę tej piramidy stanowiły właśnie stanowiło mięso, na drugim miejscu był nabiał, trzecie, y, trzeci punkt y, produkty zbożowe i warzywa i owoce na czwartym, y, czwartym, czyli najmniej istotnym miejscu. Okazuje się, że obecnie piramida wygląda zupełnie inaczej. Rola białka. Otóż białko jest składnikiem budulcowym, wchodzi w skład każdej komórki, każdej tkanki. Białko jest obecne w skórze, we włosach, zasadniczo wszędzie. Białko białku jest nierówne. Otóż białko jest roślinne i białko zwierzęce. Białko rozkłada się na aminokwasy, poszczególne cząsteczki, których jest około 22. I prawda jest taka, że białko roślinne zawiera wszystkie aminokwasy, czyli 22 aminokwasy. W różnych produktach roślinnych występują te różne aminokwasy i należy je w sposób umiejętny łączyć, aby właśnie nasz organizm wybrał te istotne, te potrzebne i mógł zbudować własne białko. Ponieważ białko, te aminokwasy, powinno, powinno być dostarczane codziennie. Nasz organizm nie ma narządu, który magazynowałby białko. Pewne ilości, Glukozy mogą być magazynowane w wątrobie w postaci glikogenu, pewna ilość tłuszczu w tkance tłuszczowej, natomiast nie mamy narządu, który magazynowałby białko i powinno być dostarczone codziennie w postaci właśnie aminokwasów. Tych podstawowych, czyli ośmiu egzogennych i pozostałych endogennych, czyli 22 aminokwasów. Białko zwierzęce. Zawiera oprócz aminokwasów mnóstwo różnych jeszcze tak zwanych atrakcji, czyli niekorzystnych substancji dla naszego organizmu. I zasadniczo najlepiej byłoby, gdyby nasz organizm mógł odtrzymywać te aminokwasy, czyli białko, właśnie ze źródła zwierzę... roślinnego. Niebezpieczeństwa diety wysokobiałkowej. Otóż białko w swoim składzie zawiera azot. Pod wpływem azotu nasz organizm produkuje związki, które nazywają się moczanami. I te moczany mogą osiadać na naszych stawach i mięśniach, dając bardzo często silne bóle artretyczne i bóle reumatyczne. Dlatego, aby pozbyć się tego bólu, należy wypijać odpowiednią ilość wody od 6 do 8 szklanek i spożywać również żywność zasadotwórczą. Otóż większa część produktów, które spożywamy, powinna być zasadotwórcza około 70% i około 20% tylko kwasotwórcza. Natomiast wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego są bardzo wysokobiałkowe. I te wszystkie produkty są kwasotwórcze, czyli biegunki, czy zaparcia, czy pod o nieprzyjemnym takim octowym zapachu, czy właśnie bóle mięśni, czy bóle reumatyczne, są to objawy przekwaszonego organizmu. Białko również wypłukuje wapni z, z naszych kości. Dlatego, że, jak już wspomniałam, pod wpływem tego azotu tworzą się moczany. W związku z czym odpowiedzialna jest dieta wysokobiałkowa za osteoporozę. I wielki paradoks polega na tym, że w krajach, gdzie spożywa się dużo nabiału, a w nabiale jest właśnie dużo białka, jest najwięcej osób właśnie dotkniętych tym problemem, czyli osteoporozą. Bo problem osteoporozy to nie jest problem diety tylko wysokobiałkowej, tylko wapnia, ale wapnia... Nie z produktów zwierzęcych, tylko roślinnych, dużej aktywności fizycznej i oczywiście słońca. Dieta wysokobiałkowa odpowiedzialna jest również za tworzenie kamieni nerkowych. I również najnowsze odkrycia, opisane w takiej pozycji: nowoczesne zasady odżywiania profesora Colina Campbella który badał yy, styl życia, szczególnie sposób odżywiania Chińczyków, i doszedł do wniosku takiego, że białko jest promotorem zmian nowotworowych. Istnieją trzy etapy powstawania nowotworu: inicjacja, promocja i progresja. I właśnie białko, dieta wysokobiałkowa, odpowiedzialna jest za inicjację i promocje zmian nowotworowych. Oczywiście, jeżeli rezygnujemy z dużych ilości białka na korzyść również białka roślinnego, bo białko roślinne jest znacznie bardziej korzystne dla naszego organizmu, nawet jeżeli przebiałkujemy, przedawkujemy, to nie jest tak, jeśli chodzi o efekt ujemny, tak niekorzystny, jak, jak białko właśnie roślinne. Drodzy Państwo, bardzo ważne jest to, żeby poznać te zagadnienia bardzo szczegółowo. Ja tylko sygnalizuję pewne zagadnienia dotyczące naszego zdrowia. Bo temat, który omawiam, nie jest tematem jakiejś egzotycznej opowieści, tylko jest to temat, który dotyczy konkretnie naszego zdrowia. Natomiast nasze zdrowie jest skarbem najcenniejszym. I o nasze zdrowie najbardziej potrafimy zatroszczyć się osobiście. Chciałabym jeszcze dodać, że nasz organizm to nie jest tylko sfera fizyczna, ale również psychiczna i duchowa. Również wszystkie są bardzo ważne. Apostoł Piotr napisał tak pięknie: zadał takie pytanie, i pytanie brzmi no, niemalże jak retorycznie. Kto chce być zadowolony z życia? Czyli innymi słowy, kto chce mieć dobre zdrowie? Kto chce znać być zadowolony z życia? No chyba każdy z nas może powiedzieć, że chce być zadowolony z życia. I jak myślicie, jaką daje odpowiedź? Niekoniecznie dotyczącą diety niskobiałkowej, niekoniecznie w ogóle dotyczącą diety. Apostoł Paweł mówi tak: Kto chce być zadowolony z życia? Niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje odmowy zdradliwej. Niech unika złego, niech szuka pokoju i dąży do niego. Unikanie złego, unikanie złych słów. Jeżeli unikamy złych słów, to unikamy złych myśli. Jeżeli unikamy złych słów, to unikamy również złych czynów. Salomon powiedział, że miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy, lekarstwem dla ciała, i ponownie mówi o słowach, coś w tym jest. Te nasze słowa tworzą właśnie naszą taką psychikę, naszą pogodę ducha, a nasza pogoda ducha, nawet jeżeli, nawet jeżeli pod względem dietetycznym któregoś dnia nam coś nie wyjdzie. To jednak nasza pogoda ducha i nasze zaufanie w Bożą Moc są najważniejsze. Drodzy Państwo, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, nasz stworzyciel? Otóż muszę powiedzieć, że w samym środku. Zawsze jest w środku. Dlatego, że jest słońcem sprawiedliwości, dlatego, że te wszystkie nitki prowadzą do kłębka. Drodzy Państwo, ta nasza komórka, to jej zapotrzebowanie. Współczesna nauka już wie, czego potrzebuje komórka. Nasza komórka potrzebuje świata roślin. Potrzebuje tego białka, które jest w związkach roślinnych. Potrzebuje błonnika, które jest w roślinie. Potrzebuje witamin, sole mineralnych obecnych w roślinach. Nasza komórka potrzebuje świata roślin. A kiedy Bóg stworzył człowieka. To jaki pokarm przewidział dla niego najlepszy? Świat właśnie roślin, i nauka to potwierdza. Potwierdza to również Colin Campbell, naukowiec, który uważa z naukowego punktu widzenia, że świat roślin jest najlepszy dla naszych komórek, dla naszych tkanek, dla całego naszego organizmu. Ja mogę tylko schylić głowę przed naszym Stwórcą, podziękować mu za to, że stworzył tak cudowny świat, Roślin, taki smaczny, zdrowy i jeszcze nie taki właśnie drogi. Dlatego, poznając anatomię, poznając fizjologię, poznając zapotrzebowanie organizmu, mogę podziękować właśnie Bogu i dojść właśnie, doprowadziło mnie to do mojego stwórcy właśnie tego, który stworzył człowieka takiego, jakiego go stworzył, i stworzył tak wspaniały pokarm dla niego. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za wyjaśnienie tego enigma enigmatycznego hasła. I nieraz tak się może wydawać, o czym tutaj mówić, o zdrowiu. No, przecież wszyscy włączyli odbiorniki, przyszli tutaj na miejsce, żeby posłuchać o tym zasadniczym temacie, tym teologicznym. Teologia, zdrowie, teologia, zdrowie. Ale. Przecież mamy takie powiedzenie. W zdrowym ciele, zdrowy duch. I bywa, że człowiek może być tak chory, tak może coś boleć, że, że te myśli nie wzniosą się nigdzie wyżej. Dlatego staramy się podkreślać wagę zdrowia. Z jednej strony, żebyśmy sami byli zdrowi, mogli służyć innym, a z drugiej, żebyśmy mogli doradzić komuś, żeby ktoś mógł być zdrowy. Ale. Faktycznie przechodząc do tego tematu dzisiaj najbardziej istotnego, kim jest Syn? Zaraz będziemy mieli okazję wsłuchać się w ten najwa najważniejsze przesłanie. Wykład: Ja jeszcze raz odsyłam do czatu, wpisujcie pytania. Zgodnie z tym, co usłyszycie, być może będą jakieś wątki, które należy rozszerzyć, jest ku temu okazja. Tutaj do mnie trafiają kolejne pytania. Ja sam notuję kilka swoich pytań na późniejszą dyskusję. To w takim razie zamieniamy się w słuch. I zapraszam Andrzeja. Temat wieczoru. Buksyn. Kim on jest? dziękuję Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. Ilekroć przychodzi mi odpowiadać na ten temat, mam takie dwa mocne wrażenia. Pierwsze to e, uświadomienie sobie, z jak świętą materią wzniosłą przychodzi mi się spotkać, na którą nie tacy jak ja sprawili życie, żeby próbować ją zrozumieć. Mam czasem wrażenie, gdy o tym mówię, gdy się nad tym zastanawiam, jakby właśnie w tej chwili mówił do mnie Bóg to samo, co powiedział kiedyś do Mojżesza, gdy mu się objawił przed gorącym krzakiem. Gdy powiedział mu: Zdejm obuwie swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Drugie wrażenie, jakie mam, to takie, że dotykamy tajemnicy. Wszystko, co o Jezusie mówi Nowy Testament, w ogóle Pismo Święte, możemy określić słowem tajemnica. Właśnie Nowy Testament określa to tajemnicą, konkretnie tajemnicą pobożności. Poczynając od jego inkarnacji, wcielenia, na wniebowstąpieniu kończąc, nazywa to tajemnicą pobożności. I chociaż używa słowa tajemnica, to niejako wbrew temu słowu Pismo Święte jednak wiele na temat Jezusa objawia. Część prawdy na jego temat została objawiona. To jest jednak nadal tajemnica, bo jest jeszcze następna część, na której objawienie czekamy. To nie będzie po tej stronie nieba. To już będzie po tamtej stronie nieba. Apostoł Paweł nawet powiedział o tym, że teraz cząstkowa jest nasza wiedza. Teraz bowiem widzimy jakby w zwierciadle, niby w zagadce. Ale przyjdzie taki czas, że poznam tak twarzą w twarz, poznam tak, jak sam jestem poznany. Tytuł tego wykładu Kim jest Bóg Syn? Zauważyliście, że właściwie zawiera w sobie odpowiedź. Syn jest Bogiem. Oczywiście na tej odpowiedzi zawartej w pytaniu nasz wykład się nie skończy. To nie wszystko, co można powiedzieć o Synu Bożym, o Jezusie. Chociaż właściwie można byłoby na odpowiedzi, że Syn jest Bogiem, zakończyć. Bo jeśli Jezus jest Bogiem, to jaki jeszcze inny przymiot, jaka cecha, jaki atrybut? Jakie działanie może przydać mu jeszcze więcej godności? Żadne. Ale jednak nie wychodźcie, drodzy, z tej sali, skoro już znacie odpowiedź. Internautów też proszę, żeby jeszcze troszkę posłuchali, bo myślę, że jeszcze nieco więcej dowiemy się o Jezusie Chrystusie z tego, co najważniejsze na Jego temat mówi nam Biblia. Jako dziecko z zapartym tchem, co czwartek oglądałem w telewizorze film. Ludzie w moim wieku wiedzą, jakie filmy puszczano w Czwartek. Wiedzą? Kryminały. Zawsze wtedy był jakiś krymina. I był taki serial amerykański Porucznik Kolombo. Myślę, że niektórzy w moim wieku pamiętają, co to za serial. Otóż on był o tyle ciekawy, w typowych filmach kryminalnych widzowie dopiero na końcu dowiadywali się, kto był przestępcą. Przez cały film się próbowali domyśleć. Natomiast porucznik Colombo, tam było wszystko odwrotnie. Już na samym początku pokazywano tego przestępcę i co zrobił i jak zrobił. A cała reszta filmu, także widz już się nie musiał niczego domyślać. Widz tylko obserwował porucznika Kolombo, jak zbiera różne takie okruchy śladów, tropów, jak łączy ze sobą fakty na pozór nie mające ze sobą związku i jak na końcu dochodzi do tego, co widz już wie od samego początku. to taka ciekawa metoda była tego scenariusza. Ja postanowiłem pójść tą samą metodą w tym wykładzie. Już na początku powiedzieć, co na temat Jezusa Chrystusa, jak wierzę jako adwentysta dnia siódmego, odnośnie do osoby Jezusa Chrystusa. Powiedzieć, w co wierzę od początku, a potem udowodnić każde z wypowiedzianych zdań. Czy mi się to uda? Poddaję to Waszej ocenie. A gdzie mam naciskać? Spróbujemy razem. Pierwsze. Dobrze, a więc w co wierzę? Zacznijmy od tego. Widzicie na ekranie tę prawdę wiary, którą właśnie chcemy dzisiaj omówić. Bóg wieczny, syn, przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. Przez niego zostały stworzone wszystkie rzeczy. Objawiony został charakter boży. Dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat. Na wieki prawdziwy Bóg stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Poczęty został z Ducha Świętego, a urodził się z dziewicy Marii. Żył i doświadczył jako człowiek wszelkich pokus. Jednak swoim przykładem, jednak swoim przykładem Doskonale ukazał sprawiedliwość i miłość Bożą. Poprzez cuda objawił Bożą moc i potwierdził, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Dobrowolnie cierpiał i zmarł na krzyżu, na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie. Powstał z martwych i wstąpił do nieba, aby służyć w niebiańskiej świątyni na rzecz nas wszystkich. Powróci znów w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swojego ludu. I wszystko odnowić. Tę prawdę wiary, którą przedstawiłem, będę chciał teraz podzielić na części, by pokazać, że każda z nich, każde zdanie, nawet każdy fragment zdania znajduje głębokie odzwierciedlenie w konkretnych, bardzo tekstach Pisma Świętego. Zacznijmy od początku. Bóg Wieczny, syn. W Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, czytamy słowa Na początku było Słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Na razie w tej części wydaje się ten tekst jeszcze troszeczkę enigmatyczny. Ale zobaczcie, kolejna część, werset 14 wyjaśnia, kto kryje się pod pojęciem słowa. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Owo słowo z 14 wersetu to konkretnie Jezus z Nazaretu. Jeśli byśmy w takim razie słowo Jezus, imię Jezus zastąpili we wcześniejszych fragmentach, to co uzyskamy? Na początku był Jezus. A Jezus był u Boga, a Bogiem był Jezus. On był na początku u Boga i przez niego wszystko powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Dlatego nasza prawda wiary mówi Bóg wieczny syn, ale dalej mówi, że przyjął ciało człowieka w Chrystusie Jezusie. mamy ten element tej zasady wiary tak spróbuję znaleźć o jest mamy ten element tej zasady wiary już tutaj Mamy ten element o przyjęciu ciała już w czytanym tekście, że muszę najpierw opanować trochę ten sprzęt, że słowo ciałem się stało. Ale jest jeszcze inny fragment, który jeszcze piękniej to oddaje. To jest fragment z listu do, z listu do Filipian. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie który chociaż był w postaci Bożej, to nawiązanie do tego stanu, którym był Słowem, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Mamy tu kilka elementów. Ten pierwszy, że Jezus jest równy Bogu, że syn Boży był równy Bogu, ale dla zbawienia człowieka postanowił przyjąć ciało człowieka, stać się podobny ludziom, uniżyć się, zrezygnować ze swojej wysokiej pozycji w niebie, pozycji równej Bogu. Bo ceną było zbawienie człowieka. A więc Bóg wieczny Syn przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. Dalej w prawdzie wiary czytamy, że przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy. Ta prawda wiary jest, znajduje odbicie, już zresztą było napisane w Ewangelii Jana, że przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy, ale również... Tego tekstu, nie wszystkie teksty, które będę czytał, będziemy czytali na ekranie, ale czytamy w liście do kolosan, że On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i wszystko dla Niego zostało stworzone. Tak uczy Paweł w liście do Kolosan w rozdziale pierwszym. Nasza prawda wiary mówi również, czyli z tej prawdy wiary przed chwilą, z tej części prawdy wiary wynika, że Jezus Chrystus jest również Stworzycielem. A to jest ewidentnie boski atrybut. Dalej, czytamy, że objawiony został w nim charakter Boży. I tutaj w Ewangelii Jana, w, osiem, w pierwszym rozdziale, osiemnastym wersecie czytamy, że Boga co prawda nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, objawił go. Ta sama Ewangelia, troszkę dalej, w czternastym rozdziale, mówi, to taki fragment, w którym jeden z apostołów, Filip, zadaje Jezusowi pytanie i mówi: Panie, a właściwie taką prośbę kieruje do niego: Panie, pokaż nam ojca. A wtedy Jezus odpowiada: Tak długo jestem z Wami, Filipie, a jeszcze mnie nie widziałeś? Kto mnie widział, widział Ojca. Ewidentnie więc. Syn objawia charakter Boży, jak mówi prawda wiary. Czytamy również, że Syn przez Niego. Zostało dokonane zbawienie ludzkości. Tak mówił jeden z fragmentów owej prawdy wiary. Dokonane zostało przez niego zbawienie ludzkości. Czy mamy na to potwierdzenie w Piśmie Świętym? Ależ oczywiście. W Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale apostoł Piotr przed Sanhedrynem wypowiada takie słowa To niech wam wszystkim wiadome będzie, że stało się to, Chodzi o pewne uzdrowienie pewnego człowieka, za które musieli stanąć przed Sanhedrynem i tam tłumaczyć się. Mówi, stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mielibyśmy być zbawieni. Pismo Święte w kolejnym fragmencie Potwierdza czytaną przed chwilą zasadę wiary, że w Synu zostało dokonane zbawienie ludzkości. Prawda wiary mówi dalej, że osądzony został również w Synu Bożym świat. Na ten temat z kolei mówi znany tekst z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału od 16 wersetu poczynając, że Bóg tak umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tu jeszcze nie ma nic na temat sądu, ale cierpliwości. Chwilę dalej. Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby świat sądził, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Tu jest raczej o zbawieniu niż o sądzie, ale cierpliwości. Spójrzmy dalej. Kto w niego wierzy, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Na tym bowiem polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. A więc prawda wiary, którą czytałem, że w synu Bożym został świat z jednej strony zbawiony, ale z drugiej strony osądzony. Jak najbardziej znajduje uzasadnienie w Piśmie Świętym. Bo z jednej strony Chrystus zbawia tych, którzy Go przyjmują, a z drugiej strony ci, którzy Go odrzucają, niejako sami poddają się osądowi, sami poddają się przyszłemu potępieniu. Osoba Jezusa, Chrystusa, nasz stosunek do Niego. Za kogo go uważamy? Czy przyjmiemy go jako Boga i zbawiciela, czy też odrzucimy i będziemy traktowali tylko jako jakiegoś nauczyciela moralności, ale który nie stawia przed nami żadnych decyzji nie, nie, nie stawia nas w konieczności podjęcia pewnych decyzji. To właściwie osoba Jezusa Chrystusa. I nasz stosunek do niej powoduje, że poddajemy się osądowi. To jest coś decydującego o naszej wiecznej przyszłości. I chociaż ludzie generalnie, wierzący, chrześcijanie, mówią o sądzie jako o czymś, co ma dopiero nadejść, to tak naprawdę. Nasze życie zdecyduje się nie, kiedy będzie miał miejsce w przyszłości sąd ostateczny, ale decyduje się dzisiaj. Kiedy za mojego życia muszę podjąć decyzję odnośnie osoby Chrystusa i kim dla mnie jest. Czytamy dalej w Prawdzie wiary, że na wieki prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Na wieki prawdziwy Bóg stał się prawdziwym człowiekiem. Ta część prawdy wiary mówi o Chrystusie Panu, że jest prawdziwym Bogiem. Niektórzy mają co do tego wątpliwości. Nawet niektórzy chrześcijanie mają co do tego wątpliwości. Czy Jezus jest prawdziwym Bogiem? Ale oddajmy głos Pismu Świętemu. Oddajmy głos apostołowi Tomaszowi, który nie był obecny te, tego pierwszego dnia po zmartwychwstaniu z innymi apostołami i nie był w stanie uwierzyć, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. Ale kiedy tydzień później Chrystus objawił się ponownie apostołom, kiedy zaprosił Tomasza, żeby się go dotknął i on to zrobił, to wtedy czytamy o reakcji Tomasza. Upada przed Jezusem i mówi Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Z kolei w liście do Rzymian w rozdziale dziewiątym i wersecie 5 w rozdziale dziewiątym i wersecie piątym, cofnę jeszcze, do tych tekstów przejdziemy. Czytamy, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Dla apostoła Pawła Jezus Chrystus jest Bogiem błogosławionym na wieki. Dla apostoła e, Tomasza Jezus Chrystus jest Panem Jego i Bogiem Jego. A ten sam Paweł w liście do Hebrajczyków z kolei, w rozdziale pierwszym, porównuje ze sobą postacie aniołów i postać syna Bożego. I tam czytamy, że o aniołach Bóg mówi, że są dla niego płomieniami ognia, wichrami, ale do syna mówi, trąd twój o Boże na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa twego. I takim tekstem dla mnie bardzo osobiście mocnym, potwierdzającym bóstwo Chrystusa, jest ten z pierwszego listu Jana 5,20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, byśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. My jesteśmy w Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Oczywiście są ludzie, którzy, wbrew powyższym cytatom, próbują zasiewać ziarna wątpliwości odnośnie Bóstwa Chrystusa. Twierdzą, że Bogiem dla faraona w Piśmie Świętym nazywany był również Mojżesz, a przecież był tylko człowiekiem. A więc Dlaczego Jezusa mamy traktować jako rzeczywiście prawdziwego Boga, skoro słowo Bóg wcale nie musi oznaczać prawdziwego Boga? Myślę, że ci, którzy tak mówią, nie dostrzegają po pierwsze przenośnego użycia tego słowa w przypadku Mojżesza, a po drugie, że nie o słowo tu chodzi, ale o jego zawartość. O boskie atrybuty, które miał Jezus, a których nie miał Mojżesz. O boskie dzieła, których dokonał Jezus, a nie Mojżesz. To syn Boży stworzył świat, nie Mojżesz. Mojżesz wybawił Izraela z niewoli egipskiej, ale Jezus zbawił świat z niewoli grzechu. To Jezus twierdził, że ma moc odpuszczania grzechów, chociaż Stary Testament uczy, że jedynie Bóg, jedynie Jahwe odpuszcza ci grzechy. Jedynie On. A Jezus twierdzi, że ma moc odpuszczania grzechu. Mojżesz nic takiego o sobie nie twierdził. To nie Mojżesz powróci raz jeszcze po swój lud, ale Jezus Chrystus. Modlimy się o nadejście Królestwa Jezusa Chrystusa, a nie o nadejście Królestwa Mojżesza. Myślę, że kropkę nad i, gdy chodzi o bóstwo Chrystusa, stawia tutaj apostoł Paweł w tym tekście. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Nie pół, nie ćwierć, nie jakakolwiek część, ale cała pełnia boskości. Mieszka w nim A Właściwie wyjaśniając i uzasadniając tę prawdę wiary, którą pokazywałem wam na początku, omówiliśmy faktycznie y, jej pół. Nie mamy więcej czasu, żeby się jej jeszcze bliżej przyglądać. Pozwólcie, że ją raz jeszcze przypomnę. Bóg wieczny syn przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. Y, przez niego zostały stworzone wszystkie rzeczy, objawiony został charakter Boży, dokonane zostało zbawienie ludzkości, osądzony został świat, na wieki prawdziwy Bóg stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Jak do tej pory zauważyliście, że starałem się uzasadnić każdy fragment każdego zdania, znajdując na niego w Piśmie Świętym potwierdzenie, tylko wybranymi tekstami, choć mógłbym podawać ich jeszcze więcej. Tylko ograniczenie czasowe powoduje, że w tym momencie muszę już zmierzać do pewnych konkluzji, chociaż ten wykład mógłbym dalej prowadzić, uzasadniając każde zdanie następne tej prawdy wiary że został poczęty z Ducha Świętego, że urodził się z Dziewicy Marii, że żył i doświadczył pokus jako człowiek wszelkich pokus. Jednak swoim przykładem doskonale ukazał sprawiedliwość i miłość Bożą, a przez cuda objawił Bożą moc i potwierdził, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem, że dobrowolnie cierpiał i zmarł na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie, że powstał z martwych, wstąpił do nieba, by służyć w niebiańskiej świątyni, że powróci znów, dokonać ostatecznego wybawienia. W tej konkluzji pozwólcie, że nawiążę do czasów, o których wspomniałem już na początku, wprowadzając Was w ten dzisiejszy temat. Był taki właśnie czas niedawny, pod wpływem ateistycznej ideologii komunistycznej, a może poprawniej pod wpływem nieznoszącej sprzeciwu potęgi Związku Radzieckiego, nauczano, że ktoś taki jak Jezus nawet nie istniał. Że był jedynie postacią legendarną, mityczną, nieprawdziwą, tworem wyobraźni jakichś sekt palestyńskich z pierwszego wieku naszej ery. Ale jeszcze nawet w czasie istnienia związku radzieckiego pod koniec lat 60. odstąpiono od głoszenia takich poglądów w obliczu bogactwa dowodów wskazujących na historyczność Jezusa. Dzisiaj nikt nie wątpi w historyczność Jezusa z Nazaretu. O ile większość ludzi w tym naukowców wydaje się zgadzać z faktem istnienia Jezusa. O tyle dyskusyjne jest dla nich nadal to, kim Jezus był i jest. Powiedziałem, że zgodzą się nawet na to, żeby był wielkim nauczycielem. Moralnym nauczycielem ludzkości. Ale trudno im zaakceptować fakt, że jest, że był, że jest Bogiem. Tacy ludzie, którzy tak właśnie myślą o Chrystusie, Stają wobec bardzo poważnego problemu logicznego. Chyba najlepiej wyraził go C.S. Lewis w książce Chrześcijaństwo po prostu. Zakończę cytatem z tej książki. C.S. Lewis pisze, nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną rzecz, którą nieraz się o nim słyszy. Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję twierdzenia, że jest Bogiem. Akurat tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajkiem, albo byłby szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo był Synem Bożym i jest Synem Bożym, albo jest szaleńcem, albo jeszcze czymś gorszym. Możesz kazać mu się zamknąć jako głupkowi, możesz na niego napluć i zabić go jako wcielonego demona, albo możesz upaść do jego stóp i nazwać go Panem i Bogiem. Ale nie prawmy tu protekcjonalnych bzdur, że był wielkim człowiekiem i nauczycielem. Tej możliwości nam nie zostawił ani wcale nie zamierzał. Jakim dla Ciebie jest Jezus Chrystus? To była teologia wysokich lotów, taki mocny kaliber. Mogliśmy usłyszeć o historyczności Jezusa, i interesujące jest to, że nawet z ust przeciwników chrześcijaństwa tam w pierwszym wieku, Kronikarzy rzymskich mogliśmy i wciąż możemy przeczytać o tym, że był Jezus, byli naśladowcy Jezusa i faktycznie mało kto poddaje to wątpliwość, że Jezus był na tym świecie. Ale kim był? Mogliśmy usłyszeć szereg tekstów biblijnych. Nie mamy już wątpliwości, że ta księga jest niezwykła. O tym rozmawialiśmy, słuchaliśmy na pierwszym wykładzie. Pismo Święte jest księgą szczególną, można jej zaufać. Tam należy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące wiary, a my cały czas zastanawiamy się, czy warto wierzyć. Te kolejne myśli, które były podawane: kim jest Jezus? Jest Bogiem wcielonym, jest człowiekiem, który urodził się tutaj na ziemi, ale jednak wyjątkowym. Ale przy tym wszystkim, to co dla mnie takie niezwykłe. Te słowa, które były tutaj y, zacytowane, to był fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdziału, kiedy to Jezus powiedział: Jeżeli mnie widziałeś, to widziałeś Ojca. Każdy, kto patrzy na Jezusa, tego Jezusa chodzącego tam gdzieś po Galilei, po tych zakurzonych drogach, może zobaczyć Boga. Jaki on jest, jaki jest Jego charakter. I to jest coś, co dotyka mojego serca, coś, co mnie zdumiewa, że ten Bóg nie jest groźny, nie jest surowy, nie jest nieprzyjemny, ale jest kimś tak przyjaznym, kim ta, kimś tak życzliwym każdemu człowiekowi. Napłyną, napłynęły bardzo ciekawe pytania. Czekam już na, na dyskusję. Myślę, że te pytania to będzie kolejna część tej teologicznej dyskusji na wysokim poziomie. Ale nim to się stanie, wsłuchajmy się jeszcze chwilę dobrą muzykę. Zapraszam. Mam z sobą tablet, jest połączenie z internautami, jest naprawdę sporo dobrych, głębokich teologicznych pytań. I mam z sobą drugi mikrofon, którym się zaraz będę dzielił, bo oprócz Andrzeja jest Tomek i Norbert. No i oczywiście Ala, która powiem, że zna się nie tylko na zdrowiu. Jak słyszeliśmy, również sprawy wiary są dla niej czymś bardzo istotnym. Pytanie pierwsze, które chciałem postawić, które pojawiło się tutaj w kilku miejscach. Rozmawiamy dzisiaj na temat Boga Syna. W naszym ludzkim zrozumieniu syn zawsze jest młodszy, ojciec jest starszy. Ojciec to ojciec ważniejszy. Jak to będzie? Jak tutaj to zrozumieć? Czy faktycznie syn jest młodszy? Wielokrotnie miałem okazję rozmawiać na ten temat. Powiem szczerze, że sam sobie stawiałem takie pytania i nie tylko te. Myślę, że najgłębsze pytania, tak jak tutaj już usłyszeliśmy, dotyczą Boga, osoby Jezusa Chrystusa. Zastanawiamy się też nad czasem. Samo pojęcie czasu jest czymś trudnym dla nas, gdy patrzymy z perspektywy wieczności, bo czym jest wieczność? Co, co to jest czas w ogóle, co było przed czasem, jeżeli możemy tak się oczywiście wypowiedzieć? Pismo Święte na wielu miejscach mówi o Chrystusie, że Chrystusa czas nie obejmuje, gdy patrzymy przez pryzmat jego preegzystencji, czyli zanim przyszedł w ciele. List do Hebrajczyków mówi, że Chrystus jest twórcą czasu, a więc był przed czasem. Ja mam taką prośbę, przepraszam, że przerwę. Sta starajmy się być bardzo precyzyjni, mm -hmm. tak? Żeby mm -hmm. każdy mógł to sobie sprawdzić. Mm -hmm. mm. Proszę bardzo, rozumiem, tak. że dobrze by było podać fragment biologiczny. Fragment, tak? Oczywiście. I, e I to pytanie tutaj najbardziej kluczowe, jak to możliwe? Tak, jakie są relacje pomiędzy ojcem i synem? Czy ojciec jest starszy? Jak to było ze zrodzeniem, no bo jak jest ojciec, no to syn to musi być zrodzony, tak? Tym bardziej, że nawet w takim wyznaniu wiary chrześcijańskim zrodzony, a nie stworzony. Jak to jest? Zrodzony, no i te relacje, ojciec, syn. Bardzo proszę. Fragment, na który chciałbym się powołać, pochodzi z listu do Hebrajczyków pierwszego rozdziału. Tutaj szczególnie werset drugi. Ostatnio u kresu tych dni, oczywiście chodzi o Boga, kontekst wskazuje, pierwszy werset. Przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszeświat stworzył. Na miejscu wszeświat jest też użyte słowo czas. W przekładzie interlinarnym greckim. Tutaj w tym tekście zauważam wciąż, że to ojciec ustanowił Syna, a więc no widzimy, że jednak ojciec jest tutaj ważniejszy. Jak to jest? Czy mamy tutaj jakieś rozgraniczenie pomiędzy ojcem i Synem? No i jak to jest z tą ważnością? Kto jest ja, starszy? Ja może, może, ja może podzieliłbym się tylko jedną myślą odnośnie czasu, y, dlatego że nie możemy do końca porównywać relacji ziemskich, ojciec-syn z relacjami niebiańskimi. Często słyszę, że skoro jest syn, no to jest jako ten drugi, tak? Ojciec jest pierwszy, no bo przecież... No tak by się mogło wydawać. Prawda? No mój ojciec... Był przede tak, mną, przed tak. jego ojcem, przed moim ojcem był kolejny ojciec. Jednak e, gdybyśmy tą, ana, tą analogią chcieli się posłużyć, to musimy dojść do wniosku, że i ojciec miał swój początek, gdy mówimy o ojcu niebiańskim. Nie no, on, on jest ojcem. Mhm. Albo, że potrzebna była jeszcze matka. Albo, że potrzebna była matka, tak. E, nikt się z tym raczej nie zgodzi. No to skąd się to wzięło, że jest mhm. ojciec i syn? Proszę bardzo. W liście do hebrajczyków rozdziale pierwszym y, czytamy takie zdanie: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Myślę, że jest tutaj mowa o y, pewnym planie, który powstał y, długo przed stworzeniem świata. Pan Bóg jako wszechwiedzący przewidział, iż ludzie mogą zgrzeszyć. I wtedy padło pytanie co wtedy? I te trzy osoby boskie w tym Ojciec Jezus podjęły umowę. Ja przepraszam, ale ktoś może powiedzieć no dobra, teoria, ale z, gdybyśmy, gdybyśmy tutaj starali się na coś, na coś wskazać, bo ja rozumiem, ja rozumiem tą historię i oczywiście jeszcze do tego do tego możemy wrócić. Cały czas tutaj relacja okay, ojciec syn. Okay. Więc myślę, że nie należy na tę relację patrzeć tak temporalnie, w sensie następstwa czasowego, o mhm. którym wspomniałeś na początku, że w relacjach ludzkich zawsze jest ojciec przed synem, więc tutaj być może też. Tu raczej ta relacja ojciec i syn jest nakreślona nam po to, byśmy inną analogię wyciągnęli. A mianowicie taką, że zwykle syn dziedziczy wszystko po ojcu. Jest dziedzicem wszystkiego. I kiedy Pismo Święte mówi o relacji ojciec i syn, prawda, w sensie między osobami boskimi, to mówi o tym, że syn jest dziedzicem wszystkiego, co reprezentuje sobą ojciec, jego całego bóstwa i wszystkiego, co do Boga należy. I ta relacja ojciec i syn właśnie nie odbiera mu nic z boskości, bo nie należy na nią patrzeć w sensie następstwa czasowego że jako syn pojawił się we wszechświecie później po ojcu, ale należy patrzeć w sensie następstwa prawnego, że wszystko, co ma ojciec, należy do syna. Jest absolutnym dziedzicem wszystkiego. A analogie ziemskie, te analogie, do których pismo święte nas zachęca, żebyśmy stosowali, jednak musimy mieć przeświat zrozumienie, że mają one ograniczony charakter. Przecież jest taka przypowieść o niesprawiedliwym sędzim, tak? Że kobieta chciała, żeby sędzia rozstrzygnął jej sprawa, ten sędzia ją zbywał, 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 aż w końcu no, znudzony jej namolnością w końcu jej wysłuchał. I potem Pismo Święte wyjaśnia i mówi, że ta kobieta to jest jak kościół, który się modli, prawda? I jak będziecie się tak uparcie i długo modlić i wytrwale, to Bóg was wreszcie wysłucha. No, wyszło na to, że kobieta to kościół, wyszło na to, że jej prośby to modlitwy. I że to był yy, yy, pewien obraz. No, jakiś obraz, jakaś analogia do relacji ziemskich. Ale ja się pytam, czy wszystko z tej przypowieści ma odbijać rzeczywistość niebieską? Czy wszystko z tej przypowieści ma odbijać rzeczywistość niebieską? Czy ta analogia w stu procentach da się za, zastosować? Gdyby tak, musielibyśmy uznać, że Bóg zbywa nasze modlitwy. Że Bóg jest niesprawiedliwy, bo jest to przypowieść o niesprawiedliwym sędziu. A więc należy stosować analogie, ale te analogie trzeba wiedzieć, że no, mają pewien kres, mają pewną granicę, że tylko w pewnym zakresie je można stosować. Czyli jest, y, ta relacja ojciec i syn jest pewnym obrazem. Tak? Ale tutaj przed chwilą w tekście z listu do Hebrajczyków mogliśmy usłyszeć. Jak ojciec mówi, dzisiaj Cię zrodziłem. Tak, na to można spojrzeć zarówno historycznie, jak i jako pewne proroctwo mesjanistyczne. Generalnie to jest, psalm, to jest fragment z Psalmu 2, wersetu 7. Ogłoszę zarządzenie Pana: Ja Ci będę ojcem, Ty mi będziesz synem. To tak, jakby wskazywało to na dwie osoby mówiące ze sobą, jakie role przyjmą, na, jak, jakby dwie istniejące osoby umawiały się, co do tego, jakie role na siebie przyjmą w planie zbawienia. Ja będę ojcem, ty będziesz synem. No a ty z, tym tak? zrodzeniem. z tym zrodzeniem? Natomiast z tym zrodzeniem są dwa fragmenty w Nowym Testamencie, które wyjaśniają właśnie to proroctwo. Że ono nawet bardziej niż do przeszłości odnosi się do przyszłości z perspektywy psalmisty, który to pisał. Prawda? Odnosi się do przyszłości. Jest to proroctwo mesjanistyczne w istocie rzeczy dotyczące zmartwychwstania Chrystusa. Pierwszy z tych fragmentów znajduje się w Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale, w wersecie 32 i 33. Tam czytamy. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tę obietnicę, którą, nam, którą dał Ojcom, w sensie Bóg dał Ojcom jakąś obietnicę w Starym Testamencie, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa Chrystusa, Jezusa. Jak to napisano w Psalmie drugim? Synem Moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Ktokolwiek chciałby z tego fragmentu wysuwać wnioski, że, że syn pojawił się we wszechświecie później, tam w, w jakimś następstwie w czasowym, najpierw był ojciec, potem syn, w związku z tym syn jest mniejszy, popełnia błąd, ponieważ ten Psalm w Istocie Rzeczy jest mesjanistycznym proroctwem dotyczącym zmartwychwstania. Owo zrodzenie syna, to zmartwychwstanie. To była obietnica wzbudzenia syna, dana ojcom, która została wypełniona przez wzbudzenie syna, jak napisano w psalmie drugim synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. I słowa te potwierdza również list do Rzymian, rozdział pierwszy, werset czwarty. Jeszcze tylko ten fragment przeczytam w odpowiedzi na to pytanie. Otóż czytamy na początku tak. W wersecie trzecim: yy, O synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Ten tekst uzupełnia nam wcześniejszy, prawda, wskazujący Skupajcie na to, że owo synostwo, że dla nas stał się Chrystus Pan synem Bożym. Mocy przez zmartwychwstanie. Oczywiście nie od tego momentu, ale wszystko, co o sobie mówił, gdyby nie zmartwychwstał, okazałoby się nic nie warte. Ale że zmartwychwstał, dowiódł prawdziwości swoich słów. W tym sensie został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie nadało wiarygodności proroctwom Starego Testamentu. Nadało wiarygodności słowom Jezusa, które o sobie mówił. Pytanie, które jest gdzieś obok tego, które już zostało zadane. Cały czas jesteśmy tutaj w temacie Ojca i Syna. Jest taki fragment w Ewangelii Jana. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jak to należy zrozumieć? Jedno jesteśmy. Czy ojciec i syn są tą samą istotą? Czy ten ojciec, który był w niebie, pojawił się na ziemi jako syn, skoro są jedną istotą? Czy to pytanie jesteście gotowi podjąć? Jest wiele poglądów na temat Boga, także jest wiele poglądów na temat Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus? Spotykamy czasami taką myśl, że Jezus to ojciec, a ojciec to Jezus. Albo, że Jezus to Duch Święty. Też są takie koncepcje i takie jest zrozumienie. Co oznaczają te słowa? Oczywiście, tak jak tutaj zostało już powiedziane, przede wszystkim kładą nacisk na zrozumienie charakteru Boga. Kim jest Bóg? Poznanie Boga, zgodnie z Ewangelią 17, rozdział 3, poznanie Jezusa Chrystusa to żywot wieczny. Nie ma innej drogi. Tak? Bóg wyznaczył już tą drogę. Bliskość ojca i syna możemy rozumieć pod kątem charakteru, ale także pod kątem atrybutów boskich. Wiemy z Pisma Świętego, że jedynym, który bada i przenika wszystkie istoty, które powołał do istnienia, jest Bóg. Pismo Święte zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie przedstawia Boga. I Jezusa Chrystusa jako tego, który bada nerki i serca. Czy to jest ta sama osoba? Nie, to nie jest ta sama osoba. Dla, dlatego, że na wielu miejscach, szczególnie Nowego Testamentu, spotykamy słowa, gdzie czytamy o posłaniu syna przez ojca. To ojciec posłał syna. Oczywiście są też inne fragmenty, które mówią, że Jezus Chrystus zgodził się przyjść. I do Hebrajczyków też mówi o tym sam. Jezus Chrystus powiedział, że nikt mi życia nie odbiera. Z własnej woli to życie kładę. Tak? Kiedy Jezus Chrystus zdecydował się przyjść, i kiedy ten plan zbawienia wszedł w życie, to ojciec posłał syna. Ale to ojciec posłał syna. Tak? To w jaki sposób bardzo. jedno jesteśmy? Ja myślę, że gdyby miało to oznaczać, że chodzi o jedną osobę która jedynie przejawia się jako ojciec czy też przejawia się jako syn czy też przejawia się jako duch no to byłby problem byłby problem w sytuacji w której Jezus ewidentnie modli się do Ojca albo w tekstach w których Ojciec ewidentnie mówi coś o synu tron twój o Boże na wieki berłem sprawiedliwym berłem Twojego, prawda czy mówi do syna tak E, czy kiedy razem posyłają ducha świętego? Tak? Albo Jezus e, jest na ziemi, a to głos z nieba Więc, więc sytuacja, w której Jezus modliłby się tak naprawdę do innego przejawu własnej osoby, trąciłaby jakąś schizofrenią. Prawda? E, ewidentnie takiego poglądu wesprzeć nie możemy. A więc ta jedność na czymkolwiek by polegała, nie może polegać na tym. Prawda? Na czym więc może polegać? Na jedności celów? A tym celem jest zbawienie człowieka i wszystkie trzy osoby bóstwa współpracują w tym jednym celu. Na jedności atrybutów boskich, czyli pewnych cech, które może posiadać tylko i wyłącznie Bóg. Tak? które rzeczywiście posiada i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Czyli dlatego w tym sensie, Jezus... widzi, widząc Jezusa, widzimy Ojca. No właśnie, czyli dlatego Jezus mógł powiedzieć, kiedy na mnie patrzycie, na mój charakter, na moje życie, to tak jakbyście Ojca widzieli, bo On jest do mnie tak podobny. Ojca w cechach i w cechach. Ojca w działaniu. Mhm. Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam, mówi w pewnym momencie Jezus Chrystus. Jest jeszcze myśl, proszę bardzo. Tak. Znajdujemy też wiele interesujących fragmentów w Piśmie Świętym, które raz ukazują Ojca w działaniu, tak jak tu zostało wspomniane, raz Syna. I co jest interesujące, są to działania w tym samym wymiarze i o tej samej sile. Na przykład w Liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i w wersecie 16, w wersecie, który już został dzisiaj zacytowany, czytamy, że w Chrystusie zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jest interesującą rzeczą, że to samo pismo święte, a więc nowy testament w tym przypadku, kiedy czytamy o Bogu po raz kolejny, jest to list do Hebrajczyków, też pozwolę sobie przywołać te fragmenty, jest to drugi rozdział listu do Hebrajczyków. Jeżeli dokładnie się wczytamy w te fragmenty, to zobaczymy coś bardzo interesującego. Werset 10 mówi tak, przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, oczywiście chodzi tutaj, kontekst wskazuje na Ojca, przywiódł do chwały wielu synów, a spra przez sprawcę ich zbawienia. I uczynił doskonały, a sprawcę i zbawienia, przepraszam, uczynił doskonałego przez cierpienia. Jest to, jest to interesujące, że tutaj o ojcu jest wspomniane, że ojciec jest tym, przez którego powstało wszystko i dla którego powstało wszystko. A więc widzimy Czyli tutaj widzimy, taki. Że stwarza, ludzki... stwarza syn tak. i stwarza ojciec. Proszę bardzo. Proszę Tomko. Jest taki fragment, który bardzo lubię, kiedy mówimy na temat jedności ojca i syna. Znajduje się on w Ewangelii świętego Jana w pierwszym rozdziale wierszu 18. Jeden z przekładów, polskich przekładów, oddaje go w sposób następujący: Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, wyjaśnił Go, uczynił Go znanym. A więc jedność Ojca i Syna, tutaj w przypadku tego fragmentu Pisma Świętego yy, polega na tym, że kiedy pojawia się Jezus Chrystus na ziemi, ludzie mają różne pojęcia na temat Boga. Jedni myślą, że to jest tyran, który czycha na ludzi, aby ciskać w nich piorunami. Jeszcze inni myślą, że to jest gdzieś odległy daleki logos tajemniczy, który jest oddalony od ludzi. A Jezus przychodzi i mówi, kto mnie widział? Widział też Ojca. Ja przychodzę po to. Aby uczynić Boga znanym, aby Go wytłumaczyć Wam, abyście mogli widzieć Go takim, jakim On jest. I to jest piękne. Jest pytanie, które nawiązuje do tekstu z listu do Żywian, który czytałeś, Andrzeju. Jeżeli Jezus został ustanowiony Synem Bożym, ja myślę, że część odpowiedzi już się pojawiła, ale pojawia się tutaj pewien dalszy wątek. Czy jeżeli został ustanowiony synem Bożym, to czy na pewno jest wiecznym synem Bożym? Czy znajdujemy fragmenty, które mówią o tym, że ten syn istnieje od wieczności, od zawsze? Tak jak co do Ojca, nie mamy takich um, wątpliwości. Znajdujemy, wiemy, był wieczny, jak to jest syn. Ale ten tekst był już dzisiaj czytany. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana na początku było słowo, słowo u Boga u Boga, Bogiem było Słowo, ono było y, na początku u Boga, ono stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego y, jako ma jednorodzony syn od Ojca pełne łaski i prawdy. Innymi słowy, ów syn to jest owo Słowo, czyli na początku był syn, syn był u Boga, syn był Bogiem, tak? <grym> tak, tak. On był od początku. Już ten tekst to wyjaśnia. Inny tekst, Księgi Michała, rozdział 5, werset 1, zapowiadający, że w Betlejem ma się narodzić, prawda? Ale ty, Betlejemie, Efrata, z ciebie wyjdzie ten, którego początki od prawieku, od dni zamierzchły. Czy prawda? jakieś początki w takim sensie? Ale, ale to początek tylko w takim sensie. O jakim mówi? O jakim mówi? Ewangelia Jana na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo, prawda? To jest początek nie w tym sensie, że kiedyś został zapoczątkowany, ile początek w tym sensie, że wszystko co stworzone z niego bierze swój początek. Tak jak mówi Lis do Kolosan dzisiaj, cytowany. Czy to nadziemskie władze, czy z wierzchności, wszystko przez niego i dla niego powstało. Innymi słowy, on jest dla każdej z tych stworzonych rzeczy początkiem. Prawda? Przypomniałem się tutaj dwa fragmenty, które wierzę, że też warto byłoby zacytować. Jeden fragment pochodzi z Ewangelii Marka z 14 rozdziału. Jest tutaj opisany ten moment, kiedy Chrystus jest na przesłuchaniu. Rada tak zwana Najwyższa przesłuchuje go, zadaje mu różne pytania. Jedno z tych pytań jest takie, czy Ty jesteś Chrystus, syn błogosławionego? Czy ty Czyli jesteś? znali ten termin? Prawda? Tak, znali ten termin. Właśnie to chciałem zaakcentować, tak? Czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? Oczywiście wiemy, co dalej Pan Jezus odpowiedział, potwierdzając to wszystko, ale chciałbym przy tej okazji odnieść się krótko tylko do dwóch fragmentów, które głębiej pokażą ten, ten problem, jaki zaistniał, dla nich samych przede wszystkim. Otóż w Ewangelii Jana w XIX rozdziale e, ci ludzie ponownie spotykają się, ale tym razem z Piłatem. I domagają się skazania Chrystusa. Piłat y, nie widzi podstaw do tego. Ale dziewiętnasty rozdział tutaj pokazuje nam coś bardzo ciekawego. Otóż y, werset szósty mówi tak. A gdy go ujrzeli, arcykapłani y, y, i oczywiście cały lud krzyczeli, weźcie go, y, ukrzyżuj go. Hry, y, Piłat, przepraszam, odpowiedział: weźcie. Wy go ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. I odpowiedź jest dość interesująca. Odpowiedzieli mu Żydzi. My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć. I ciekawe jest to, że nie powiedzieli, bo czynił się Bogiem, bo czynił się Synem Bożym. A więc dla nich było to jednoznaczne. To było bluźnierstwo. I tą trzecią myśl, którą, z którą chciałbym się podzielić, to jest list do hebrajczyków, siódmy rozdział. Tu warto by było też ten fragment przywołać. Oczywiście on ma bardzo głębokie przesłanie, tak? Nie ma może teraz czasu, byśmy wnikali w każdy aspekt. Ale powiedziałbym jeszcze jeden. Ale, ale ten chciałbym przywołać, ponieważ interesującą rzeczą jest dla mnie ta, że Chrystus przyrównany jest do kapłana według porządku Melchisedeka. Prawda? I, I tenże Melchisedek podobny jest, no właśnie, do kogo? E, możemy to zobaczyć na podstawie fragmentu trzeciego. Bez Ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający. I to jest bardzo też tutaj ważna myśl, ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Bez początku i, bez, I końca. bez końca. Jest podobnym do syna Bożego. Tak? Melchisedek. Ale on jest tylko podobny. On nigdy synem Bożym nie był z natury swojej pełnej. tak? Ale tak. pewne jego cechy wskazywały Dokładnie. Na, na to podobieństwo. Były, były, był typem na tego, który miał przejść. Dokładnie. Dlatego Pan Jezus jest podobny do kogo? Do syna człowieczego. Tak często tak takie często wypowiedzi znajduję. jest ta odwrotność zachowania bardzo dziękuję jest S Ala, która chciała też do tego tematu dodać i Tomek ja tak się tej dyskusji przysłuchuję i rzeczywiście yy, dobrze jest teksty pisma świętego na ten temat poznać i dokładnie zrozumieć, ale Apostoł Paweł napisał, że nauczyłem się nie rozumieć ponad więcej, co to napisano, czyli dotykamy rzeczy wiecznych, dotykamy naszym ograniczonym umysłem i grzesznym Rzeczy, które na tej ziemi tak do końca naprawdę musimy przyznać pokornie, nie poznamy. Musimy niektóre rzeczy przyjąć też wiarą i zaufaniem, że Bóg nam to objawi. Bo jak możemy wyjaśnić przejście Jezusa przez zamknięte drzwi, kiedy Tomasz mógł włożyć w rękę w bok, pewne mechanizmy, pewne prawa fizyki w tym przypadku no, nie obowiązywały, pewne rzeczy nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Do końca musimy je przyjąć tak, jak napisano, i pokornie to po prostu przyjąć tak, jak jest napisano, bo tak naprawdę do końca to dopiero poznamy to wszystko na nowej ziemi. Bardzo dziękuję, Stomek. Godzina wskazuje, że powinniśmy kończyć, ale dostałem sygnał od realizatora, że możemy jeszcze chwilkę porozmawiać, i, i ja od razu jeszcze jedno pytanie przekażę, które chciałbym, żebyśmy mogli za chwilkę też rozwinąć. Jeżeli Jezus istniał od zawsze, jest Bogiem, to zapewne możemy go znaleźć na kartach również Starego Testamentu, nie tylko Nowego. No bo jeżeli istniał w tamtym czasie, zapewne był też aktywny. Ale jeszcze wciąż tutaj szukamy odpowiedzi odnośnie tej wieczności, tak? No właśnie chciałbym otworzyć tekst Pisma Świętego z Księgi Izajasza rozdział 9, gdzie znajdujemy proroctwo o narodzeniu Mesjasza, który przedstawiony jest w bardzo ciekawy sposób. Yy, za, przeczytam yy, te słowa Albowiem dziecie narodziło się nam Syn jest nam dany I spocznie władza na jego ramieniu I nazwą go cudowny doradca Bóg mocny, ojciec odwieczny Książę pokoju W tym fragmencie oprócz tego, że jest mowa o tym, że Jezus Chrystus stanie się człowiekiem jest, powiedziana, jest zawarta prawda o nim, kim on jeszcze jest że będzie cudownym doradcą ludzkości, prowadzącym ich do zbawienia, prowadzącym ich do przyjaźni z Bogiem. Jest powiedziane o nim, że jest on Bogiem mocnym. I jest podkreślone tutaj bardzo mocno to, co już żeśmy mówili na początku tego spotkania że Jezus jest Stwórcą, a więc Ojcem Odwiecznym istniejącym od wieczności. To nam się teraz początku. jeszcze skomplikowało. Tak? Jak to jest? Ojcem oczywiście w tym sensie owej, Stworzycie. po pierwsze stwórczej mocy i tego, że przez niego i dla niego wszystko zostało stworzone, jak również w tym sensie, że odbijał sobą obraz ojca. Odbijał sobą obraz ojca. Natomiast konkludując ten element jeszcze, to ja chcę przytoczyć ten element dotyczący tego, czy, czy on rzeczywiście na wieki już taki będzie. prawda? No to czytam w Księdze Apokalipsy opis Chrystusa w rozdziale pierwszym od 17 wersetu. To też, gdy go ujrzałem, mówi Jan, gdy ujrzał go w widzeniu, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę, rzekł, nie lękaj się, Jam jest pierwszy i jam jest ostatni, i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków, i mam klucze do śmierci i piekła. Jestem pierwszy i ostatni. Tak na marginesie są to tytuły, które w Starym Testamencie przysługiwały Bogu Jahwe. Jestem pierwszy i ostatni, początek i koniec. Prawda? I dokładnie te same tytuły tutaj używa wobec siebie. Jezus Chrystus. Czy znajdujemy? Pierwszy, ostatni, i żyjący, i na wieki wieków. Czy znajdujemy, to było dobre, ale czy znajdujemy go jeszcze w no innych to, miejscach no to, Starego Testamentu? Tu chcę przewrotnie na to pytanie odpowiedzieć. Chcę ukazać obecność Jezusa w Starym Testamencie przez zacytowanie dwóch fragmentów Nowego Testamentu. To są fragmenty z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Gdzie po ukrzyżowaniu Chrystus Pan spotyka na drodze do Emału z dwóch swoich uczniów, załamanych tym, że ich mistrz i nauczyciel został ukrzyżowany, którzy już myśleli, że już wszystkie nadzieje, jakie w nim kładli, właściwie spełzły na niczym. Nie ukazał im się jeszcze w swej prawdziwej tożsamości, ale rozpoczął z nimi rozmowę i nawet na te ich smutki i narzekania stwierdził, że właściwie są nawet można powiedzieć, powiedział tak dosadnie o głupi i gnuśnego serca by uwierzyć we wszystko co powiedzieli prorocy. Czyli takiego leniwego. Jakby powiedział dlaczego nie chcecie uwierzyć w to co było napisane. A pamiętajmy, że gdy mówił te słowa, jedyne napisane pismo święte to był Stary Testament i czytamy dalej i począwszy od Mojżesza Czyż Chrystus nie musiał wycierpieć tego, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I to samo jest powtórzone nieco innymi słowami w 44 wersecie. Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza i u proroków. I w psalmach. Czyli na pytanie, które zadałeś, a właściwie internauta, gdzie jest Jezus w Starym Testamencie, to powiem. U Mojżesza, u proroków i w psalmach. Jest Norbert. Gdy wspomniałeś tutaj o Nowym Testamencie i o tym, że Nowy Testament nawiązuje do Jezusa Chrystusa, ukazując Jego wielkość, Jego postać, tak? Jego mesjaństwo, Możemy też posłużyć się kolejnym fragmentem. Tych fragmentów jest oczywiście sporo. Mam na myśli taki fragment z pierwszego listu do Koryntian, dziesiąty rozdział, gdzie apostoł Paweł opisuje doświadczenie Izraela z Bogiem. I jest to dość interesujący fragment. Historyczne doświadczenie. Historyczne doświadczenie, tak, jak najbardziej. Kiedy Czyli to jest to, czego szukam, bo szukamy w Starym Testamencie. Tak, sobie tak. znowu otworzyli Nowy Testament, ale bardzo chętnie. Bardzo mo chętnie możemy też sięgnąć do e, Starego Testamentu. Lecz przypuszczam, że gdybyśmy teraz chcieli do wielu nawet fragmentów sięgnąć, to ani godzina, ani dwie by nie wystarczyły. Jest tak wiele fragmentów, które e, może pokrótce powiem. Które ale list do Koryntian. Tak. które pokazują, że, że Jezus jest obecny w Starym Testamencie. List do Koryntian, dziesiąty rozdział. A chcę bracia, początek czytam, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza oszczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Dosłownie tutaj ten przekład stwierdza. Tą skałą był Chrystus, a skałą, która prowadziła Izraela, o, którym, o której Stary Testament stale wspomina, o skale, która zrodziła Izraela, o skale, którą zbawienia. Izrael porzucił, o skalę zbawienia, oczywiście jest Bóg. Tak? I Stary Testament na wielu miejscach Pokazuje nawet, że Bóg to więcej niż jedna osoba. I nawet mówi, czy jest inna opoka. Tak. Nie, nie znam żadnej, nie znam mówi żadnej. Izajasz. Prawda? Dokładnie, dokładnie. A ten fragment mówi, że tą skałą był Chrystus. Czyli, czyli jest to nie tylko dowód obecności Chrystusa w Starym Testamencie, ale dowód boskości Chrystusa. Tak. Jest taki fragment z Księgi Ozeasza, którym kiedy studiuję ten temat, kiedy przedstawiam ten temat, lubię otwierać tym tekstem właśnie studium na temat obecności Jezusa w Starym Testamencie pochodzą z pierwszego rozdziału, werset 6 i siódmy, kiedy przemawia sam Bóg Jachwę i zapowiada, że przyjdzie taki czas, kiedy nad dobem Judy, to jest werset siódmy szczególnie, zmiłuje się ten Jachwę i wybawi ich przez Jachwę, ich Boga. Uważny czytelnik natrafi na wiele fragmentów które rozwiną te myśli. Szczególnie księga Zachariasza, Izajasza, która ukazuje Jachwę jako tego, który miał być przebity za grzechy nas wszystkich. Dziękuję. I jeszcze Tomek. 63 rozdział księgi Izajasza, wiersze od 7 do 9 są także wspaniałą refleksją Izajasza na temat y, troski o Boga Jachwę i tego, który ma przyjść. I tutaj czytamy tak. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu, według swego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami, których, którzy nie zawiodą, i tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości, w swoim miłosierdziu podśwignął ich i nosił przez wszystkie dni od prawieków. A więc jest tutaj powiedziane, że Bóg jest cały czas zainteresowany człowiekiem, swoim ludem, jest nie tylko Jego dobroczyńcą, nie tylko Jego prawodawcą. Nie tylko Jego stwórcą, ale także tym, który ujmuje się za Nim wtedy, kiedy jest to potrzebne, jest Zbawicielem. On nie szuka narzędzi, za pomocą których będzie gdzieś tam yy, realizował swój plan, ale sam bezpośrednio się w niego angażuje. I tutaj to podkreślone jest: żaden posłaniec, żaden anioł, ale Jego oblicze, On sam stał się Zbawicielem. Bardzo dziękuję. Jest sporo pytań, które dotyczą, tematu, który pojawi się za dwa tygodnie, tematu trójcy. Jak zrozumieć to, że ojciec i syn z jednej strony są jedną osobą, ale są rozdzielni? Dzisiaj staraliśmy się też odpowiedzieć i na to pytanie, jak to jest z tą, z tą tożsamością. Ale jest tutaj sporo pytań, do których na pewno wrócimy. Dzisiaj nie będziemy ich rozwiedzić ze względu na czas i ze względu na to, że przeznaczyliśmy całe spotkanie na to, żeby omówić właśnie ten temat. Andrzeju, poproszę Ciebie o krótkie podsumowanie, takie spięcie tych myśli, tego, co y, chciałeś powiedzieć i tego, czego nie zdążyłeś powiedzieć. Jeszcze ostatnie słowo należy do Ciebie. Dziękuję bardzo, Marku. Przyjrzeliśmy się dzisiaj osobie Jezusa z Nazaretu. Zobaczyliśmy, że jest nie tylko nauczycielem moralności, choć nim był. Że nie tylko był prorokiem, ale nade wszystko, poza wszystkimi innymi funkcjami, które pełnił i pełni, jest Bogiem. I od uznania tej prawdy zależy nasze zbawienie zależy nasza przyszłość nasza przyszłość na przyszłym sądzie decyduje się tak naprawdę dzisiaj od tego zależy co wybierzemy za kogo go uznamy stąd to moje pytanie na początku postawione i wam tu obecnym i internautom przed ekranami komputerów kim dla ciebie jest Jezus Chrystus z tego całego dzisiejszego wykładu nawet nie jest ważne, kim jest dla mnie. Nawet nie jest ważne, jak go rozumie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Z tego całego dzisiejszego wykładu to ty, drogi słuchaczu, drogi widzu, masz sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, kim dla mnie osobiście, dla ciebie jest Jezus Chrystus. A to wszystko, co powiedzieliśmy, pozwólcie, że podsumuję. Jednym tekstem z Ewangelii Jana. Wiele różnych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot wieczny. Parafrazując. Mógłbym powiedzieć dzisiaj na temat Jezusa Chrystusa dużo, dużo, dużo więcej. Ale to, co powiedziałem, powiedziałem, abyście uwierzyli w Jezusa jako Chrystusa, w Jezusa jako syna Bożego, w Jezusa jako Boga, jako waszego osobistego zbawiciela i abyście wierząc, mieli żywot wieczny. Mili y, widzowie obecni i tutaj na sali w Podkowie Leśnej i wy, drodzy internauci, dzisiaj już bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Y, dziękuję Wam, że przyszliście tutaj, Andrzejowi za to, że podzielił się z nami tym, co najcenniejsze. Wam za, za to, że odpowiadaliście na pytania, ale za Twoje dobre rady zdrowotne. Y, no i cóż. Musimy odpowiedzieć na to pytanie, kim dla nas jest Jezus Chrystus. To naprawdę ważna sprawa. Czy warto jeszcze w coś wierzyć? Jeżeli ten Jezus Chrystus jest faktycznie Bogiem, który przyszedł na ten świat, to warto wsłuchać się w to, co powiedział. Warto wsłuchać się w Jego obietnice, warto patrzeć się, przyglądać się Jego charakterowi. Czy warto jeszcze w coś wierzyć? Ja również wierzę, że spotkamy się za tydzień. Tutaj o godzinie 19 kolejny raz i kolejny temat. A tematem będzie, kim jest Duch Święty. Rozmawialiśmy na temat Pisma Świętego, zastanawialiśmy się, kim jest Ojciec, dzisiaj kim jest Syn, kolejny temat, kim jest Duch Święty. A zapraszam podwójnie, dlatego że ja będę miał przyjemność ten temat rozwinąć. Dzisiaj życzę już wszystkim wszystkiego, co najlepsze. Bożych błogosławieństw i... Znajdźcie tą najważniejszą odpowiedź. Kim dla Was jest Jezus Chrystus? Bardzo dziękuję.